Hej, hej, ja jestem GHexu i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać sobie w podróbki Minecrafta. A może lepiej to nazwać po prostu największe podróbki Minecrafta. Dzisiaj będziemy grać największe podróbki Minecrafta. Poczułem się jak tam. A w sumie nieważne. A więc po prostu zacznijmy grać. Okej, pierwszą podróbką jaką mamy jest Minecraft Classic. Jest Minecraft Classic, czyli Minecraft klasyczny. Klasyczny Minecraft, no nie wiem, mam nadzieję, że jednak będzie klasyczny. Dobrze, you are the host, you can invite some... Właśnie, możemy zaprosić naszych znajomych, więc jak chcecie na przykład serię grania w to coś z moimi znajomymi w jakimś odcinku, napiszcie w komentarzach. A więc po prostu zacznijmy. Zacznijmy grać, musimy wymyślić sobie nick. Okej, klikamy start. I proszę państwa. Hej, to naprawdę wygląda jak ten klasyczny Minecraft. Ojej, dzięki ma. O chłopie. Ej, no nie no. Ci, którzy grają w Minecrafta od jego samych początków, to wiedzą, jak wtedy Minecraft wyglądał. I naprawdę to wygląda jak normalny Minecraft. Czekaj, prawie wszystkim się niby kładzie. Aha, dobra. Możemy zrobić sobie na przykład takie coś. Ej, panie, to jest fajne. What? Pod G możemy tworzyć naszych kochanych przyjaciół. Dobrze, mamy tutaj wodę i chyba zrobimy imprezę. Jak mamy tutaj z naszych znajomych, to po prostu zróbmy imprezę. Tydzień się kończy, weekend zaczyna moc, energia, amfetamina. Dzień się kończy, a noc zaczyna moc, energia, amfetamina. Tydzień się kończy, weekend zaczyna. Dobrze, kiedy właśnie rozkręciliśmy już imprezę i moi koledzy po prostu się zawiesili i chodzą w miejscu, to po prostu zacznijmy, nie wiem, oho, zacina się coś. Tak rad się zacina, chłopie. Poznaśmy sobie na przykład grzybka halucynkę i widać, że grzybek jest takim całym jednym blo... Nie! Nie! Co? Proszę państwa, zrobiłem krzyż z grzybów. O. Zniknęły. Ej! No, chciałem oszukać system. Się nie udało. O człowieku. Zaraz. Ale... Ej, ja chcę sprawdzić, czy fizyka działa. Nie to. Nie dopracowali tej gry. To też oczywiście trudniejsza jej ocena. Okej, co możemy tu jeszcze robić? Ekwipunek jest pod czymś. Za bardzo nie. Nasi koledzy widzę, że zniknęli. Dlatego musimy zrobić nowych. Okej, to po prostu odwiedźmy ten nasz kochany świat. Możemy oczywiście w przyszłości zagrać z jakimiś z moich kolegów, może z maszynistą Gregiem, może z Cookiem, może nawet z kwestią, jeżeli uda mu się odpalić w ogóle laptopa, ale mam nadzieję, że może z którymś z nich będzie fajnie nagrać taki odcinek. Dobrze, możemy tutaj, powiem, naprawdę fajnie można się poławić w tym trybie, znaczy w tym Minecrafcie, ponieważ naprawdę przypomina tego zwykłego Minecrafta. Szkoda, że nie można kucać. A jaka jest maksymalna w ogóle wysokość? Tak się spytam, bo... Trochę to jeszcze potrwa. Jesteśmy na najwyższym punkcie, jaki mógł być. Ej, ale ten świat jest duży. Znaczy, wysoko za bardzo nie pobudujemy, Ale umrzemy? Nie, no bo to jest kreatywne raczej. Hello, motherfucker. Okej, mamy tutaj nawet jakieś węgle, które są... Ej, no ej, to jest naprawdę pełno węgla. A to już jest ten... Wtedy to jest, by był tak to Minecraft po takiej aktualizacji dali więcej węgla. Gdzie węgla można tutaj wszędzie. Dobrze, ja po prostu już może nie będę przedłużał i po prostu ocenimy tą grę. Ja oceniam tą grę na 8/10, bo fajnie, że można zagrać tutaj multiplayer. Ekwipunku jeszcze nie rozgryzłem. Całkiem wysoka mapa i całkiem ładne. Można naprawdę się tutaj pobawić. Tylko, że nie można kliknąć Alt F4, bo wtedy to się wszystko nie zapisze. Chyba, że kolega nas zaprosi. No to lećmy do następnej podróbki. W 1000 reklamach nareszcie doczepiłem się do MineClone 2. Jest to też jakaś dziwna podróba Minecrafta, bo już widzę tutaj po napisie, widzę ten świat za tymi napisami. Powiem, nie zapowiada się to dobrze. Weźmy sobie New Game, bo o Boż, ale tu jest duża czułość, o Boże, co tu się dzieje, zaraz, bo nie wiem co się dzieje, bo fuuu, to jest za dużo, ej, fasolka się mnie poczepiła, nie, wypadł mi stąd fasola. A więc ta gra już dostaje na pewno mniejszą ocenę niż miałem ją wstawić. Chciałem po prostu podnieść itemy, a one się nie przyczepiły i chodzą ciągle za mną i... One mnie stalkują. Dobra, po prostu rozwalmy może to drzewko. Dobra, podobno pod te coś jest. No coś... A tree? Co ty gadasz? O panie! Pod C możemy drzewa dodawać. Oho! O człowieku! O panie! My tu możemy zrobić hodowlę palm. O nie, jesteśmy w palmie. Zaraz, to coś... Weźcie mi... Pomóżcie! Kurde. Ale to jest... No patrzcie, 4 drzewa w jednym miejscu, a w Minecrafcie tak nie można, widzicie? Mojang, uczcie się od nich, bo tutaj można 4 drzewa obok siebie postawić. Co to jest? To jest chyba wata cukrowa jakaś. No bo ja tutaj jestem wysysywany. A mnie bloki ciągle te... biją. Ej, bloki mnie biją. Ej, można tu coś innego robić? Workshop. O, fajnie. Szkoda, że tych bloczków nie mogę podnieść. To bym coś może wytworzył. Jakiś crafting table, albo jakiś... kill-off, albo miecz. zaraz. Pod Y coś powinien być. Aha, pod Y to jest jakiś dziwny guzik z jakimiś innymi dziwnymi rzeczami. Powiem szczerze, że nie mogę tej gry ocenić, ponieważ jest zbyt dobra. Ta gra jest zbyt dobra, aby ją oceniać. Nie da się jej ocenić. Ona już wychodzi poza skalę, powiem. Ej, latać mogę! Oho! Nie, no dobra, bo ja się jaram jak dziecko, które odkryło, że w Minecrafcie można latać. A więc po prostu wystawmy jej ocenę. Jej prawdziwa ocena to jest 15/10. To jest najlepsza podróbka Minecrafta, jak mogła być po prostu. Jest ona zbyt dobra. Nie wiem, jak chcecie więcej na przykład z tej gry i żeby mało karty, to po prostu piszcie w komentarzach różne rzeczy. A więc po prostu polećmy do następnej podróbki, bo ta gra normalnie mnie oczarowuje swoją genialnością. Jesteśmy w trzeciej części naszego MineClone'a. Twórcy, po co wy to zrobiliście? Skoro druga część już była tak dobra, dlaczego trzecią zrobiliście? Co trzecia ma być lepsza od tamtej? Ludzie! Naprawdę was nie rozumiem. Dobra, po prostu stwórzmy nowy randomowy świat, bo nie może tutaj jakby... Aha. Stwórz randomowy świat i mamy opcję, no to fajnie, no nie no, cieszę się, że rozumiecie co to jest random. Daylight, nie wiem, always... 2 hours later. Dobrze, czuję się dziwnie. O chłopie! Tutaj przynajmniej dźwięk jakiś jest. Dlaczego ten dźwięk brzmi, jakbym kogoś pierdzielnął tak patelną po prostu? Dobrze, dajcie tu mojego kolegę, który jest totalnie ogarem, to mu przywalę tym mieczem mocy. Dobrze, mamy tutaj drzewko, zetnijmy drzewo. Okej, i podobno jest inventory. O panie! Tu jest otwarty świat. Rock we diamond. Co to jest? O panie! Robimy szlaczek, człowiek. Budujemy dom z diaksów. O nie, zabrakło nam itemów. Lecimy dalej. To wrócę do was, jak po prostu zbuduję najlepszy dom na świecie. Dobra. Jak się zesrałem! Ja nie wiedziałem, że to eksploduje. O Boże, jak się zesrałem, człowieku. Ja tylko chciałem zniszczyć to TNT, ale nie wiedziałem, że to się odpali. O cię panie! A ja tu zbudowałem już taki piękny domek. No może nie piękny, ale... jeden z lepszych. O pani, to się tak dziwnie trzęsło i dlatego włączyłem... Znaczy dlatego... już chciałem coś się odezwać, ponieważ myślałem, że to po prostu tak będzie się... miętoliło jak... Dobra, nieważne. What the fuck? Tak się trzęsło na tym dachu. Ej, ale patrzcie w ogóle co znalazłem. Lawę, która ma jeszcze swoją fizykę. Człowieku. A to jest też najlepsze, że możemy rozwalić tą... lawę łapą. Widzieliście to? Że można łapą rozwalić tę lawę? W Minecrafcie to trzeba jakieś bloki postawiać, a tutaj po prostu... O, patrzcie. Rozwalam mieczem na ich hita. Ludzie, Mojang, zróbcie coś takiego. Będzie na pewno lepiej pozbyć lawy. Ciekawe, czy z wodą też tak jest. A, woda już jest inaczej. Dobrze, teraz tworzyłem sobie portal wodny i po prostu przeportujemy się, polecimy do innej tej, podróbki. I teraz też zauważyłem, że to jest po prostu zwykły blok, który nie rani. Ale fajnie się świeci. No to lecimy do następnej podróbki! Dobrze, jestem w następnej podróbce i powiem, to jest zadziwiające. To jest teraz podróbka normalnie w Robloxie. To jest Roblox. O panie! Co tam się dzieje? I normalnie można się dopierdzielać. Ej, chłopcze, zbiera ten drewno. No witaj. Ej, jak tam leci chłop? Co za rycerz? Ja chcę to zobaczyć, o cześć! Bijemy się, dawaj, 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 panie, dawaj, dawaj, wygramy to! O, chyba w dupę dostałem. O, loading hard waiting for chunks. O chłopie, ta gra jest genialna. Ej, dobra, wydupę to drzewo. Zobaczmy, czy to jest taki normalny Minecraft. Ej, to się niszczy po prostu jak normalny drzewa. Ej, to jest genialne. Jeżeli chcecie serię z tego Minecrafta, bo ja z chęcią to nagram. Z jakimś kolegą albo po prostu samemu, to naprawdę napiszcie w komentarzach, bo... Albo tamten chłop jeszcze napierdziela tym mieczem na lewo i prawo. Okej, zebraliśmy trochę drewna. Ej, to jest genialne. Szkoda, że jak na przykład obracam w dół kursor, to widzicie, co się dzieje z moją postacią. O Boże. Dobrze, to po prostu weźmy to. No i panie, mamy drewno. I co, z tego można ten... Ej, kocham tą grę. Kocham tą grę. I co, normalnie można się bawić w taki zwykły survival. A ja jeszcze pamiętam, jak się grało w Minecrafta, panie. A jak co zostawimy? Ej, to dało nam drewno. O panie, kocham tą grę. Nie, nie. I to się nawet szybciej zbiera. Pokjumping dla tego pana. Pokjump. Naprawdę, kocham tą grę. Kocham Robloxa od dzisiaj. Uwielbiam Robloxa. Ej, można obierać te drewno. Normalnie jak klikam prawie przycisk myszy, to można niby obierać. Mam nadzieję, że gościu coś takiego wniesie. Człowieku, jeżeli mnie słyszysz, to wiesz. Nie wiem, spróbuj przetłumaczyć sobie w tłumaczu, ale nie wiem, może ja niech ktoś zrobi napisy do mojego filmu, bo jak będzie chciał obejrzeć na przykład, to z chęcią polecę te Minecraft, bo naprawdę jest warty uwagi. No i patrzcie. A niestety tego tak wszystkiego nie można wziąć, tak mi się wydaje. No i co, możemy na przykład sobie skrzynkę zrobić. Oh my god. A jeszcze animacje by jakby było. No i co mamy przez to? Hej, gites. Ej, zrobię miecz. Nie tak się robiło chyba miecz. Nie pamiętam, jak się robiło miecz. A tak, dobra. Dobra, idziemy kogoś zaciupać tym mieczem. O, dawaj, Zbyniek. Bijemy się. Dawaj, Stasiek, bijemy się. Aha. O chłopie, umarłem chyba. What the fuck? What the fuck was that? Czy wy widzieliście ten mały mieczor? A ten chłop ma na hita. Nie! 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 Człowieku, nie! Ja tam idę, spokojnie idę po swoje rzeczy. Chociaż nie, dobra, zakończmy może ten odcinek w taki dobry sposób, ponieważ tutaj człowiek nie potrafi się bawić, tylko... Znaczy, ten gościu ma jakiś miecz orka. Też się biją. Wszędzie się biją. Dobra, powiem wam, że ja z chęcią w to będę mógł grać. Dawaj się bić! Dawaj, dawaj, dawaj! O, głowa poleciała gdzieś tam daleko. Dobrze, mam nadzieję, że się spodobało. Ja właśnie tutaj kończę tym akcentem ten odcinek. No i na razie, bo ona chce mnie zabić! No to na razie. Naprawdę. Dobra, to na razie. Hej, hej!